Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będę omawiał koreańską strategię Open Fort. Nie jest to już tak bardzo koreańska strategia, bo bardzo szybko przeniosła się na serwery europejskie oraz na amerykańskie. Czołówka Challengera z europejskich serwerów często stosuje tą strategię, żeby zminimalizować straty. Tutaj jest rozpiska, co ta strategia zawiera, co musicie zrobić, żeby ją wykonać. Jeżeli ktoś sobie chce zrobić screena, to zachęcam, żeby zrobił to teraz. Ja będę omawiał wszystkie te czynniki, ale chciałbym zaznaczyć, że ta strategia nie jest po to, żeby Wam często wygrać grę. Ta strategia jest po to, żeby zminimalizować straty. Jeżeli otrzymacie najgorsze możliwe rozdanie na początku, czyli jeden item, 3 golda oraz brak postaci na drugim poziomie, to już macie bardzo zły start i nie możecie budować win streaka. Dlatego ta strategia wywiązuje się z tego, że budujemy los streaka, który jest systematyczny, jest do utrzymania i można tą strategię zastosować, jeżeli te czynniki się spełniają. Tak więc zacznijmy omawiać te czynniki, które są potrzebne, żeby ta strategia się spełniła. Jeden item, 3 golda oraz brak postaci na drugim poziomie. Ta postać może być na drugim poziomie, jednak może ona być słaba, czyli Vayne, ją też możemy sprzedać, żeby spełnić tę strategię. 3 golda to jest kluczowe, to Wam wytłumaczę troszkę później, ale 3 golda naprawdę musi spaść. No i oczywiście jeden item, bo jeden item spada zawsze. Lub jeżeli dostaniecie 3 razy golda, to tam jest mały procent czasu, ale jeden item, 3 golda to jest prawdopodobnie najgorszy opening, który możecie dostać i gwarantuje on Wam, że na początku nie będziecie wygrywać. Tak więc ta strategia jest po to, żeby zminimalizować straty. Po pierwszej rundzie 16 golda. Jeżeli wchodzicie do pierwszej rundy, to już powinniście mieć 10 golda. Ja Wam to przedstawię na filmiku, który nagrałem, żeby Wam to troszkę zwizualizować. Po pierwszej rundzie sprzedajemy wszystko i dostajemy 20 golda. Dosłownie wszystko musicie sprzedać, ani jednej postaci nie możecie zostawić. Wtedy będziecie mieć równo 20 golda i do tego właśnie jest potrzebne to 3 golda, które dostajecie na początku. Próbowałem grać tą strategię, jeżeli dostałem 2 golda, pod żadnym pozorem nie dostaniecie 20 golda, jeżeli sprzedacie wszystko po drugiej rundzie. Po trzeciej rundzie, czyli runda przed karuzelą, macie 28 golda, co znaczy, że możecie wydać 8 golda na postacie, które Wam się pokażą i trzymać 20 golda pod ten interest oraz los streaka. Po karuzeli trzymamy 30 golda. To jest bardzo ważne, żeby tą ekonomię cały czas budować. Co jeszcze jest ważne, żeby tutaj zauważyć? Jeżeli przegrywacie cały czas, to macie priorytet na karuzeli. Co znaczy, że możecie sobie wybrać itemki, które pasują Wam do postaci, które tam gdzieś już macie w głowie, jakiś plan pod te postacie, które Wam wyskoczyły w rundę wcześniej. I możecie sobie na karuzeli naprawdę zbierać itemy, które będą Wam pasować do tej postaci. Możecie tam po części forsować na tą postać. Na kragach wbijamy level 5 i trzymamy 40 golda. To też jest bardzo ważne, żeby trzymać tą ekonomię i żeby wbić 5 poziom, żeby nie być za bardzo z tyłu, żeby za dużo nie tracić, jeżeli chodzi o naszych przeciwników, którzy mogą już mieć poziom 6, jeżeli levelowali. Oraz na 5 poziomie mamy też większą szansę, że dostaniemy mocniejsze czempiony, takie jak Draven, takie jak Jinx i wokół nich możemy zacząć budować kompozycję. 6-7 los streaka, wtedy już mamy maksymalnego los streaka, maksymalną ekonomię, możemy zacząć wbijać wyższy poziom, możemy zacząć rolować, żeby szukać postaci, wokół której będziemy budować kompozycję. Po tym już troszeczkę bardziej z intuicją musicie grać. Nie można tego za bardzo rozpisać. Do kragów, czyli ten early game, można rozpisać krok po kroku, co powinniście zrobić. Później już jest troszkę za dużo czynników, żeby to tak rozpisać punkt po punkcie. I tak samo na wideo przedstawię Wam do kragów, co powinniście zrobić, jak to wygląda w grze. A później już będę Was musiał niestety odesłać gdzieś indziej, żeby dokończyć ten filmik. Tak więc przejdźmy do gry, w którą nagrałem na poziomie Diamentu na serwerze EU West. Tutaj jest mój nick, moje konto. I właśnie to był ten start, gdzie dostałem jeden item oraz 3 golda, bo jeden item dostałem z karuzeli tej pierwszej. I tutaj mam już 10 golda, żeby trzymać tą ekonomię na tym pierwszym poziomie. Oprócz tego przegrywamy sobie pierwszą walkę. I tak jak mówiłem, 16 golda, sprzedajmy wszystko. Dosłownie wszystko musimy sprzedać, żeby ta strategia miała ręce i nogi. Wtedy mamy 20 golda. Następną rundę oczywiście przegrywamy. Dostajemy troszkę damage'u, ale już mamy 28 golda. Wtedy macie 8 golda do dyspozycji, żeby trzymać 20 golda jako ekonomię. Mi akurat wyskoczył Rengar, wyskoczył mi Kha'Zix, tak więc już gdzieś tam mam plan, żeby iść w Brawlerów, żeby iść w Asasynów. Do tego mam jeszcze BF Sworda na ławce, czyli jak będę miał priorytet na karuzeli, to mogę sobie dobrać itemki, które będą mi pasować na Rengara,
Będzie to Blue Tister, będzie to Guardians Angel albo Rapid Fire Cannon. Tą rundę też powinniśmy przegrać, żeby utrzymać naszego lost streaka. I na karuzeli, tak jak mówiłem, zbieramy sobie. Tutaj byłem troszkę niezdecydowany, co chcę, ale wziąłem finalnie łuk, bo łuk był na drugiej postaci, na popi. To też jest całkiem ważne, żeby utrzymać tą ekonomię na jak najwyższym poziomie. Ja z tego łuku robię Rapid Fire Cannona, daję sobie BF-a na Rengara. Już zaczynają się pojawiać jakieś itemki do kompozycji, która mi będzie pasowała. Trzymamy 30 golda, tak jak mówiłem wcześniej, po karuzeli pierwszej. I lecimy dalej. Tą rundę też powinniśmy przegrać. Nasz lost streak jest już na poziomie 4. I takiego go powinniśmy trzymać. Za 4 lost streaka dostajemy już 2 golda ekstra. Za 40 interestu dostajemy 4 golda więcej. Tak więc jest to już 6 dodatkowe golda. A tracimy tylko 6 HP. Zauważcie, że tracimy tylko 6 HP do gościa, który prawdopodobnie też miał zły start, ale mógł wygrać tam jedną czy dwie gierki, źle zarządzić ekonomią i dostanie on po tej rundzie może nawet i 5 golda mniej niż my dostaniemy. Tak więc ta strategia, tak jak mówiłem, minimalizuje straty, a nie robi tak, nie jest to pewna strategia, która zagwarantuje nam wygraną. Rundę przed kragami też powinniśmy przegrać, żeby trzymać naszego lost streaka. I dochodzimy do kragów. Tutaj muszę zauważyć, że mamy wtedy 6 na 10 expa w lewym dolnym rogu. 6 na 10 expa. Powinniśmy wbić piąty poziom i zmaksymalizować nasze szanse na to, że wygramy z kragami. Tutaj popełniłem błąd, jest to błąd całkiem oczywisty. Zamiast dodawać Kha'Zixa pod asasinów, nie jest ten damage na kragach aż tak potrzebny. To powinienem, tak jak tutaj się zastanawiałem, dodać Garena jako Knighta, który dałby mi wystarczająco armora, żeby wygrać z tymi kragami. W tej rundzie niestety nie udało mi się z nimi wygrać. Był to mój błąd. Przyznaję się bez bicia, mogłem rzucić tego Garena. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli zostawicie Pajka w lewym górnym rogu, to on właśnie nie umrze, tylko zestunuje te dwa kragi i cztery wasze postacie będą mogły się zająć tym pojedynczym kragiem z prawej strony. Miałem wystarczająco szczęścia, że lootbox poleciał mi z środkowego kraga i z tym nie musiałem wygrać. Wypadł mi BF, czyli mogłem sobie złożyć Infinity Edge'a na Rengara i już to zaczynało mieć ręce i nogi. Po kragach zacząłem troszkę rolować, wbił mi Garen na drugi poziom, mogłem mieć Knightów, mogłem wbić szósty poziom, dołożyć Asasynów. Tutaj już musicie troszkę się zdać na intuicję. Ja zacząłem też kupować Nobli, bo jeżeli mamy priorytet na karuzeli, to możemy sobie dobrać Kayle z karuzeli, która często wypada i zbudować kompozycję Nobli. Tak więc do tego momentu wszystko macie rozpisane. Później już troszeczkę musicie się zdać na intuicję, o której już wcześniej wspominałem. Musicie troszkę pomyśleć. Nie jest to łatwa strategia, jest to strategia troszkę bardziej zaawansowana, ale warto ją znać, żeby mieć jakiś plan na to, na najgorsze rozdanie możliwe w grze, czyli jeden item, 3 golda i brak postaci na drugim poziomie. Jeżeli chcecie zobaczyć tą gierkę w całości, to jest ona nagrana na kanale Kocura, gdzie prowadziliśmy diamentowy trening. Tam was odsyłam, link będzie w komentarzu. Ja dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania. To by było na tyle i do usłyszenia.